Dzień dobry, witamy w czwartkowe przedpołudnie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Piotra Tworka. Dzień dobry, dzień trenerze. Dzień dobry. I rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 12 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tym razem na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim zmierzymy się ze Stalą Mielec w niedzielę 24 października o godzinie 17:30. Odczytam teraz pytania, które dziennikarze przesłali do trenera przed tym właśnie spotkaniem. Jako pierwszy tutaj pytanie zadaje redaktor Paweł Jonik. Pytanie dotyczy Aleksa Ławniczaka, to jest nasz zawodnik, który w ostatnim czasie przeszedł zabieg kolana i zawodnik wypada na około 6 tygodni. Pytanie jest takie, panie trenerze, jak bolesna jest dla was dłuższa pauza Aleksa Ławniczaka? Każda kontuzja naszego piłkarza jest dla nas bardzo bolesna i w tym przypadku naszego podstawowego zawodnika, który no już od kilku sezonów był naszym mocnym punktem, dlatego będziemy starali się zrobić wszystko, żeby przyspieszyć powrót Aleksa i wprowadzić go znów do zespołu, aby miał taką formę, jaką zawsze prezentował na boisku. Dziękuję. Teraz redaktor Mateusz Jarmusz pyta o Dawida Szymonowicza. To z kolei nowy zawodnik zielony, który wczoraj podpisał kontrakt z drużyną. Pytanie jest takie. Dzień dobry, trenerze. Czy Dawid Szymonowicz jest od razu, w cudzysłowie, do grania, czy ma zaległości treningowe? Dawida mieliśmy wcześniej na treningach. Dawid na pewno ma jeszcze braki, które trzeba będzie poprawić. Natomiast no Dawid w tym trudnym momencie, w którym my teraz jesteśmy, przychodzi do Warty po to, żeby nam też pomagać i zrobi na pewno wszystko, żeby tak było. Każdy trening na pewno będzie dla niego możliwością zbudowania jeszcze lepszej formy niż ma. Dziękuję. Redaktor Marcin Pawlicki. Witam, trenerze. Sytuacja, w której znajduje się drużyna, to chyba najtrudniejszy moment dla pana w trakcie 2,5-letniej pracy w Warcie, a może i w całej karierze trenerskiej? No na pewno jest to trudny moment. Nie przypominam sobie, żebyśmy wcześniej mieli taką niechlubną serię. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten moment się zakończył. Dziękuję. Ponownie redaktor Paweł Jonik. Panie trenerze, czym różni się Warta Poznań z początku sezonu, gdy remisowała z Pogonią i Śląskiem, od tej obecnej? No, podstawowa różnica to jest taka, że od momentu, kiedy przestaliśmy strzelać bramki, to też przestaliśmy punktować i tak jak zespół na samym początku podchodził do meczów bezkompromisowo, zdobywał bramki, zdobywał punkty, tak po momencie, który spowodował utratę strzelania bramek, czy możliwości strzelania bramek i tym samym punktowania, no to wpłynęło negatywnie na drużynę i widać takie zahamowania, więc to jest podstawowa różnica. Dziękuję. Redaktor Dawid Dobrasz. Dzień dobry, panie trenerze. Porażki porażkami, ale wy przede wszystkim nie strzelacie goli. To jest to, o czym trener mówił. Czy to kwestia pecha, czy bardziej braku pewności i zaufania zawodników do własnych umiejętności? No, najprościej można powiedzieć, że po części to, bo w ubiegłym sezonie stwarzaliśmy sobie pół sytuacji, strzeliliśmy bramkę, bądź nawet dwie. Teraz przychodzi nam to zdecydowanie trudniej. Czy pecha? W ostatnim meczu mieliśmy kilka sytuacji. Najlepszą Maria Rodriguez'a, Mateusza Kuzimskiego, czy nawet Bartka Kieliby po stałym fragmencie. Brakowało niedużo. Ale też to pokazuje, że w treningu musimy jeszcze więcej tej skuteczności pokazywać. No i powtarzalność. Dziękuję. Redaktor Bartosz Nosal. Panie trenerze, czy w rozmowach z zespołem i podczas motywowania piłkarzy podkreśla pan, że to czas walki o pozostanie w Ekstraklasie? Czy stara się pan skupiać na zadaniach boiskowych, najbliższym rywalu i tak dalej? No realnie podchodzimy do sytuacji, która teraz jest u nas i zawodnicy też czują powagę sytuacji. Wiemy, że to jest taki też newralgiczny moment, żeby ta grupa, która jest przed nami, nie odskoczyła za daleko, a więc zdajemy sobie sprawę, że ta różnica punktowa, ona może być trudna później do dogonienia, ale też z drugiej strony
nie możemy skupiać się już na końcu rozgrywek, tylko pośrednio musimy też przygotować się do najbliższych meczów, bo one mogą spowodować zupełnie odwrotną sytuację, więc myślimy o powadze sytuacji, która jest w naszych tutaj szeregach, ale w większości skupiamy się na najbliższym meczu, bo najbliższy mecz może spowodować, że wszystko się może zmienić i w to wierzymy i tak pracujemy. Dziękuję. Teraz kilka pytań redaktora Radosława Nawrota. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Każdy mecz warty jest inny, ale w zasadzie każdy nieudany. Czy jest jakaś zbiorcza przyczyna? To prawda. My nie... Przegrywając mecze, my nie powtarzamy tych samych błędów. W każdym meczu ta historia tych naszych porażek jest inna i to też powoduje pewną taką trudność, żeby gdzieś ten główny powód straty bramek wyeliminować, bo jak w jednym spotkaniu poprawimy element, który, czy po jednym spotkaniu poprawimy element, który szwankował, to w kolejnym gdzieś wyjdzie inny błąd i tak dalej, czyli łatamy dziurę i za chwilę pojawia się kolejna. Jest to taki złożony problem, dla nas trudny, dla trenerów, bo diagnozujemy, ale i tak w każdym następnym meczu gdzieś będzie inna przyczyna straty bramki. Dlatego musimy na wszystkie rzeczy zwracać uwagę, nawet czasami wybiegając w przyszłość, gdzie rywal może nas uderzyć i przewidywać scenariusz spotkania. No i tym się właśnie w większości ze sztabem i z zawodnikami w rozmowach zajmujemy. Dziękuję. Drugie pytanie. Jak na tę sytuację reagują piłkarze Warty? No piłkarze, tak samo jak i sztab szkoleniowy, bardzo poważnie do tych sytuacji podchodzą. Czuć w zespole odpowiedzialność, nie tylko ona jest na barkach naszych, ale i zespół czuje odpowiedzialność chwili i sytuacji. Widać to po rozmowach takich prywatnych z trenerami, ale też i między sobą na boisku. Myślę, że jeżeli jestem przekonany, że właśnie w taki sposób, gdzie zarówno zespół, jak i trenerzy do tych obowiązków swoich będą podchodzić właśnie w należyty taki sposób, z pełną powagą, odpowiedzialnością i etosem pracy, w którymś momencie musi to wszystko, co złe, przy Warcie się skończyć. Dziękuję. Ponownie redaktor Radosław Nawrot. Wiemy, że wiosna 2021 roku była dla Warty grą ponad stan. Czy obecna gra jest poniżej stanu? No, poniżej stanu jest zdobywanie bramek i stworzenie sobie sytuacji strzeleckich. I to jest naszą największą bolączką. Dziękuję. I ostatnie pytanie od redaktora Nawrota. Czy myśli Pan, że letnie okno transferowe należy ocenić krytycznie? No teraz jest czas na pracę, nie na ocenę, analizowanie okna transferowego. Skupiamy się, szczególnie ja skupiam się na tym, żeby należycie przygotować zespół do zawodów. I tylko teraz ten czas temu poświęcamy. Dziękuję. Podobnie redaktor Dawid Dobrasz. Czy ciężko się Panu teraz śpi? Mam na myśli to, czy ciężko jest oderwać się od tego, co dzieje się z Wartą Poznań? Warta Poznań jest dla nas wszystkich, jest w tym momencie największym naszym zmartwieniem i skłamałbym, gdybym powiedział, że nic się nie dzieje i podchodzę do każdych obowiązków już poza swoją pracą spokojnie, normalnie. Nie, na pewno siedzi to w głowie. Nie po to 2 lata ciężko pracowaliśmy ze sztabem i z piłkarzami, żeby teraz zlekceważyć ten moment i udawać, że nas to nie dotyczy. Jest to trudny moment. Wszystkie myśli gdzieś tam, mimo iż czasami człowiek chce się oderwać od tych zawodowych rzeczy, no niestety nie da się. No tak chyba organizm jest mój skonstruowany, że w każdej chwili gdzieś się myśli o tym, żeby czegoś nie zaniedbać, żeby o czymś jeszcze powiedzieć, żeby jeszcze natknąć w jakiś sposób dodatkowy zespół.
inaczej się funkcjonuje w tym momencie, inaczej się śpi, inaczej się myśli, ale to chyba jest normalne. Dziękuję. Teraz przechodzimy już do pytań związanych z meczem ze Stalą Mielec. Redaktor Jakub Kawecki. Dzień dobry trenerze. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem? No oprócz Aleksa i Sangowskiego, naszego napastnika, poza tym wszystkich mamy zawodników. No nie mówiąc o Wiciu Pleśnierowiczu i to chyba... Mateusz Sopoćko też? I o Mateuszu Sopoćko, także pozostałych mam do dyspozycji. Mhm. Dziękuję. Teraz kilka pytań od redaktora Pawła Skorba. Panie trenerze, jak istotny będzie to mecz dla Pana zespołu? No to jest bardzo ważny mecz dla naszego zespołu. Jest to spotkanie, które jest istotne dla dalszego przebiegu rozgrywek i zdajemy sobie sprawę z powagi tego meczu. Tak, jest to ważny mecz. Dziękuję. Kolejne pytanie. Warta ma problem ze zdobywaniem punktów w tym sezonie. Na dany moment jest to 7 oczek. Jak przełamać złą tendencję i w końcu zdobyć pełną pulę? No musimy strzelać bramki. Dlatego pracujemy nad skutecznością w każdej formie. Nawet po treningu zostajemy z zawodnikami ofensywnymi, żeby ich jeszcze dodatkowymi ćwiczeniami przygotować do zdobywania bramek. Idzie nam to w meczach, szczególnie w meczach, bo mówimy o meczach z dużym oporem. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, każdą chwilę na treningu poświęcić po to, żeby skuteczność zdecydowanie się poprawiła, bo jeżeli nie będziemy strzelać bramek, to nie będziemy wygrywać meczów. Dziękuję. Ponownie redaktor Paweł Skorb. Stal Mielec w zeszłym sezonie walczyła o utrzymanie się, natomiast w tym radzi sobie całkiem nieźle. Jakie atuty dostrzega Pan w zespole rywala? No Stal Mielec jest mocna w ofensywie, bo zrobili w końcówce udany transfer. Myślę tutaj o Fabianie Piaseckim, który jest mocną dziewiątką, był w Śląsku Wrocław i też jest teraz w Stali Mielec, ale też błysnął formą jeden z braci Mak, Mateusz bodajże. I tu ten zespół pokazuje, że strzela, jest bramkostrzelny, strzela bramek. W dwóch ostatnich meczach strzelił 7 bramek. To może budzić podziw. No i tu musimy uważać, szczególnie w sytuacjach, kiedy będzie Stal Mielec sobie organizowała pod naszą bramką. Wiemy, że po tych dośrodkowaniach z głębi pola, szczególnie od wahadłowych, Gettingera czy Brzesińskiego, mogą padać bramki i na to będziemy na pewno zespół uczulać. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Redaktor Dawid Dobrasz. Czy mecz ze Stalą Mielec nie urasta przypadkiem do rangi tych z gatunku w cudzysłowie o 6 punktów? Chyba, że uważa Pan, że zespół Adama Majewskiego jest już poza Waszym zasięgiem. Nie, my mamy dopiero 1/3, a może i już 1/3 rozgrywek i nie możemy na podstawie tego okresu rozgrywek ekstraklasowych już klasyfikować zespoły, które gdzieś są poza zasięgiem albo nie do ścignięcia. Na pewno jest to ważny mecz, na pewno jest to mecz, który może zbliżyć nas do tej grupy zespołów, która będzie uciekała z tej strefy spadkowej i tak do tego podchodzimy. Dziękuję bardzo panie trenerze. To już było ostatnie pytanie. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Dziękuję Państwu też za udział w konferencji. Widzimy się i słyszymy po meczu w niedzielnym meczu ze Stalą Mielec. A na dzisiaj to już wszystko. Życzymy miłego dnia i wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję bardzo.